samym początku, zanim przejdę do oceny meczu, chciałem powiedzieć, że jest mi bardzo przykro i szkoda mi trenera Mangrota, który dzisiaj nie mógł tego meczu poprowadzić z ławki, bo niezależnie od wyniku dzisiejszego spotkania, to taki mecz jest nagrodą dla trenera, który przez 4 lata ciężką, niezależną pracą bardzo mocno budował ten zespół po to, żeby takie mecze ten zespół mógł rozgrywać. I dzisiaj dla trenera i dla zawodników, dla kibiców też to było pewnego rodzaju święto i poprowadzenie zespołu w takim meczu dla mnie, w takim wieku, w którym jestem na początku swojej drogi, to był wielki zaszczyt. I tak jak powiedziałem, no, na to zapracował ktoś inny, dlatego przykro mi jest bardzo i ubolewam nad tym, że tego zespołu nie mógł poprowadzić trener Mangrot, bo ciężką swoją pracą z tymi zawodnikami zasłużył, żeby ten zespół poprowadzić. A co do samego meczu, no trzeba powiedzieć, że jesteśmy dumni z zawodników, w ogóle z tej otoczki tego dzisiejszego spotkania, z kibiców i z zawodników, tego jak potraktowali ten mecz, bo nie jesteśmy w stanie zarzucić naszemu zespołowi w żadnym fragmencie spotkania jakiegokolwiek braku zaangażowania, ambicji, bo to było widać bardzo mocno i walkę o każdy centymetr boiska. Na pewno tutaj problemu nie mieliśmy. No niestety, jak to w piłce, piłka jest grą błędów, a my popełniliśmy jeden karygodny, który zdarzyć się nie może, bo zgubiliśmy krycie w polu karnym w łatwej sytuacji i można powiedzieć zawodnik sam nieobstawiony w polu karnym strzela na bramkę. Boli to bardzo, bo z przebiegu meczu tą samą ambicją, tym zaangażowaniem, tym, że tak bardzo mocno chcieliśmy tutaj zapunktować, uważam, że zasłużyliśmy przynajmniej na jeden punkt, ale tak jak powiedziałem, naprawdę dzisiaj i mogę to mówić chyba w imieniu trenera Mangrota, że jesteśmy bardzo dumni z tego, co dzisiaj na boisku zobaczyliśmy, bo zaangażowanie tych chłopców, którzy bardzo ciężko pracowali od najniższego szczebla rozrywkowego, żeby tutaj się dzisiaj znaleźć, było godne podziwu, a boli nas to, że straciliśmy w taki sposób bramkę, ale liga jest długa, ja wiem, jak ważny był ten mecz, dla nas też był bardzo ważny, dla kibiców też był bardzo ważny. Chcieliśmy z całej siły i mam nadzieję, że w przyszłej rundzie to my z pojedynku drugowego wyjdziemy zwycięsko. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze, teraz zachęcam państwa do zadawania pytań. Poproszę tylko o przedstawienie się z imienia i nazwiska oraz redakcję, jaką reprezentujecie. Panie trenerze, ambicji nam nie można na pewno zarzucić. Natomiast czy nie było za dużo indywidualizmu w waszej grze, szczególnie przed bramką? Niektórzy zawodnicy szli w indywidualne pojedynki, natomiast no nie wiem, strzelać, podawać. Ciężko, no jakby to powiedzieć, odnosząc się do pana pytania, nie zarzuciłbym tu naszym zawodnikom jakiegokolwiek indywidualizmu. Bardziej mieliśmy gdzieś pod bramką przeciwnika problem z decyzyjnością. No, chcieliśmy wypieścić tą piłkę tak, żeby zawodnik gdzieś, można powiedzieć, dostawił nogę i gdzieś do pustej bramki strzelił bramkę. No, z takim przeciwnikiem jak Zagłębie, z Lubin, tak dobrze zorganizowanym i z takimi zawodnikami o takich umiejętnościach, ciężko jest wykreować taką sytuację, żeby strzelić do pustej bramki. Może tak jak mówię, nie jest to problem tego, że zawodnicy próbowali grać indywidualnie, bardziej mi tutaj spalał to na kark tego, że momentami mieliśmy problem z decyzyjnością pod bramką przeciwnika i może dlatego te zalążki sytuacji, których mieliśmy bardzo dużo, nie kończyły się strzałami na bramkę, czy też większym zagrożeniem bramki Zagłębia. Ja dziękuję. Czy możemy, to jest, wiem, że to jest uproszczenie, ale że Dariusz Przybylski, gazeta internetowa, wyciągnąć taki wniosek, że przewaga Zagłębia, bo jednak liczba akcji podbramkowych w drugiej połowie była wyraźna, wzięło się stąd, że środek pola jednak został w którymś momencie przegrany i także dlatego, że w którymś momencie chyba ta ambicja, o której pan tak dużo mówi, spowodowała, że Głogowianie zaczęli biegać w którymś momencie za piłką, a ta dyscyplina tak jeszcze troszeczkę siadła pod tym kątem. I mieliśmy, muszę państwu powiedzieć, mieliśmy swój plan na ten mecz. Obserwowaliśmy bardzo dużo spotkań Zagłębia i wiedzieliśmy, że drużyny, które tutaj przyjeżdżają, z reguły grają w niskim pressingu gdzieś, licząc na akcję zdobycie bramki z kontrataku.
Chcieliśmy tutaj troszeczkę zagubnie zaskoczyć, zagrać wysoko, odebrać piłkę bliżej pole karnego przeciwnika i tam skonstruować swoją akcję. A jak wiemy tutaj, no, Ameryki nie odkryje, że gra wysokim pressingiem wymaga bardzo dobrego przygotowania motorycznego i można powiedzieć, że dużo kosztowała nas pierwsza połowa, którą nie udokumentowaliśmy niestety zdobyczą bramkową. Był taki moment w drugiej połowie, gdzie rzeczywiście Zagłębie zaczęło dominować i tych sytuacji sobie stwarzać. No, aczkolwiek większość była to postawa fragmenta gry i tutaj musimy się na pewno gdzieś zastanowić nad tym, z czego wynika to, że my te krycie zgubiliśmy pole karne, bo taka bramka naprawdę bardzo boli, biorąc pod uwagę fakt, że cały mecz konsekwentnie pracowaliśmy na to, żeby tutaj zapunktować, a w takim decydującym momencie, gdzie tej koncentracji braku, straciliśmy niestety bramkę. Elementem, który Chrobry wyraźnie ustępował w tym meczu, to była jednak gra głową, to znaczy mam na myśli gra o wysokie piłki. No tutaj, tak jak powiedziałem, Znaczy pytanie zbieżam do tego, czy warto było grać wysoko, czy nie trzeba było wyciągnąć wniosków w przerwie. Znaczy, to nie jest tak, bo my też, jakby to powiedzieć, nie narzucamy zawodnikom, że oni mają od pierwszej do 10 minuty grać wysoko, bo tak się nie da, wysoki pressing. A mam na myśli wysoką piłkę. Aha, w ten sposób. Ja bym zwrócił uwagę tutaj na jedną rzecz. Wszystkie takie piłki, które były grane bardziej taką podcinkę, nie gdzieś walkę o powietrze, to my się przy tej piłce utrzymywaliśmy i robił to bardzo dobrze Damian Sędziak, robił to bardzo dobrze Łukasz Szczepaniak i tam potrafiliśmy tą piłkę utrzymać. No tutaj na pewno duży pozytyw i z tego się należy cieszyć, że te pojedynki w defensywie główkowe praktycznie Michał Michalec, Łukasz Bogusławski praktycznie wszystkie wygrywali, do tego zbieraliśmy dużo długich piłek i tutaj w tym elemencie na pewno drużyną Zagłębia przeważaliśmy, aczkolwiek było to groźne, bo dwa, trzy razy, kiedy ten Papadopoulos wygrał tą głowę, gdzieś widać, że to ma wypracowany schemat rozegrania, gdzie tam od razu za plecy biega zawodnik i tutaj było ryzyko, że przy przegranym pojedynku mogło się ten... Nie mieliśmy, jakby to powiedzieć, już odpowiadając stricte na pytanie, założenia takiego, żeby grać długim podaniem typowo na walkę w powietrzu, aczkolwiek mówiliśmy zawodnikom, że warto zagrać taką piłkę wciętą gdzieś na ścianę do zawodnika, bo przy tej piłce się tam potrafiliśmy utrzymać i to był jakiś tam prostszy sposób, żeby ominąć rozegranie drugą linię Zagłębia. Aczkolwiek tak jak powiedziałem, my tutaj nawet ze stylu gry jesteśmy zadowoleni i momentami w pierwszej połowie naprawdę ta gra bardzo mocno napawała optymizmem i na pewno przyjechaliśmy tu grać piłkę. Nie przyjechaliśmy się bronić, nie przyjechaliśmy jakby to powiedzieć, postawić drugiego autokaru czy tam autobusu przed swoim polem karnym i czekać na to, że utrzęsie na nam bramkę. Chcieliśmy grać piłkę i w pierwszej połowie naprawdę obiecująco to wyglądało. W drugiej na pewno czegoś zabrakło, ale to już, tak jak mówię, materiał do analizy dla nas trenerów, żeby te wnioski wyciągnąć w następnych meczach, zagrać dwie takie same równe połowy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przepraszam, na sam koniec, bo nie jestem przyzwyczajony w ogóle do konferencji, a już jakby to powiedzieć jeszcze takiego typu, że jestem, nie wiedziałem, że jest jednoosobowa, dlatego z tego też miejsca, bo nie zrobiłem tego na samym początku, chciałem serdecznie pogratulować trenerowi gospodarzy zwycięstwa w dzisiejszym meczu.